Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Baldur's Gate 3. Mimo iż nie jest on jakoś szczególnie lubiany, czy też chętnie oglądany, to nadal przeze mnie bardzo chętnie ogrywany. Tak, nie czuję jak rymuje. Ale w każdym razie, bardzo dobrze się bawię grając, także to jest, jak to mówią, najważniejsze. Nie zmienia to jednocześnie faktu, że... Ulala. O! Cóż to za ktoś? Czołem. Tread carefully. You are still necessary. Is that sulfur I smell? Aha. What are the hells? Okey-dokey. So I am necessary. It's not a problem. Ale wciąż, jakby żeby nie było, w ogóle ja sobie zapisałem całą tą historyjkę z tego tutaj Hasioka, z tych tablic. Tylko pytanie, czy kurczę, tu się nie da niczego kliknąć jeszcze. Ty weźcie tu wróćcie na chwilę, co? Ja bym chciał się dowiedzieć, czy coś tu mogę kliknąć, coś tego. O, tutaj żeśmy nie sprawdzali jeszcze. No i proszę. Ogłoszenia Herolda Miejskiego. Sprawdźmy to. W ogóle mamy level wbity. Także sztos. Trzeba będzie zaraz to sprawdzić. Notatki Herolda. Słuchajcie, słuchajcie. Ubywający księżyc oferuje świeży chleb gratis do każdego zamówienia. Do wyczerpania zapasów. Wieści z wież. Nie słuchajcie pogłosek o rzekomej inwazji. Nie ma w nich ziarna prawdy. Okej. Okay. Masz zwłoki na zbyciu? Domu zdrowień poszukuje ciał do badań. Dyskrecja. Uwaga, uwaga, zaginął chłopiec lat 9. Znalazł cel, proszę się o odprowadzenie do rogatki do Frey 10 palców. Czeka nagroda. Okej, okay, spoko. Dawaj awanse w takim razie, proszę ja ciebie. Cóż tu ja mogę wziąć? Łotrzyk poziom 7. Okej, okay, czyli mogę sobie dobrać jakiś czar. Urojona siła. Zadajesz obrażenie istocie w każdej turze. Wygląda świetnie. Stwórz 3 iluzoryczne kopie, które odwrócą uwagę atakujących cię nieprzyjaciół. Każda zwiększa twoją klasę pancerza o 3. O kurcze. Rozmycie, utrudnienie w testach ataku, unieruchomienie osoby. Zatrzymaj humanoidalnego przeciwnika w miejscu. Cel nie może się wówczas poruszać, wykonywać akcji, ani reagować. Każdy atak z odległości poniżej 3 metrów jest trafieniem krytycznym, też fajne, ale ja bym chciał te... Kurczę, albo to, ale chyba te lustrzane odbicia byśmy wzięli. A tak, dla zasady. Co ja mogę zmienić? Przebranie siebie, zauroczenie osoby... Nie. To jest okej. Okay. Cóż mamy dalej? Arlach, poziom 7, jeżeli chodzi o... Czekaj, bo mamy Diabelstwo Zariel, Barbarzyńca i Paladyn. To tu możemy sobie wybrać atut i tutaj też atut. Dobrze, to co my tu byśmy mogli sobie wybrać? My chodzimy tak naprawdę chyba w średnim pancerzu. Ale najlepszy to chyba by był... Wartość twojej siły lub zręczności warta o 1. Wzrasta o 1. Czekaj, mistrz zasłony oburęczny to nie. Badacz podziemny. Chociaż możesz walczyć dwiema broniami nawet wtedy, gdy używana broń nie jest lekka. Też ciekawe. Mistrz broni dwuręcznej. O! A ja walczę dwuręczną. Także ja bym sobie to wziął. Prawdopodobnie popełniłem błąd, ale to jest, że tak powiem, nasza postać, więc możemy z nią zrobić, co tylko chcemy. Wcale nie trzeba się sugerować tym, co nam podpowiadają. Dobra. Osłona przed śmiercią. Chroń postać przed śmiercią przy pierwszym trafieniu, które zredukowałoby punkty wytrzymałości postaci do 0. Zachowuje ona przytomność i 1 punkt wytrzymałości. Co? Aha. Okej. Okay. Strażnik wiary. To jest świetne. Wypędzenie. Tymczasowo wypędź cel do innej sfery egzystencji. Ło kurcze pieczone. Nie wiem co to znaczy, ale okej, bierzemy to.
bierzemy to takim, jakie jest. A jeżeli chodzi o naszego, kurczę, tutaj gałgana człowieka nekromantę, o Boże, ile skilli. Plaga. Rośliny utrzymują maksymalne obrażenia od tego czaru oraz utrudnienie w rzutach obronnych. Zamęt wśród grupy istot, skłaniając je do przypadkowych ataków i krążenia po okolicy bez celu. A przywołanie mniejszego żywiołaka. To może być spoko. Teleportuj siebie i jednego sojusznika w pobliżu do miejsca, które widzisz. Sojusznik nie może być rozmiaru większego niż średni. A, to słabo. Czarne macki Ewarda. Z ziemi wystają macki, zmieniając okolice w trudny teren i atakując i dusząc istoty w zasięgu. Ło, kurczę, jakie to świetne jest, ty! Dlaczego tu dają tyle rzeczy do wyboru? Spowijasz cel kulą lśniącej mocy, która blokuje wszystkie odnoszone obrażenia, efekty czarów, łopanie, widmowy zabójca. Ześlij na istotę najgorsze koszmary. Obrażenia psychiczne, też fajna sprawa. Polimorfia. Przekształć istotę w nieszkodliwą owcę. Ty, to może być super, ja to chcę spróbować. Najwyżej później się tam zapłaci, żeby to zmienić. Zapisz grę. A co nam szkodzi? Dobra, czy coś tu mogę kliknąć jeszcze, żeby coś zrobić? O, czarny oleander. Kwiatuszek, to ja sobie zbierę, ale... No serio, liczyłem, że tu będzie jakiś, kurczę, przytyczek, jakiś coś do kliknięcia, coś tego. Gdzie lipa? Dobra, tu do góry jeszcze nie idziemy, bo to coś czuję, że tu będzie jakaś inna rzecz, inna lokacja zupełnie. I to, kurczę, to teraz to chyba nie ma sensu. Mogę rozpalić latarnię? Czy możesz się zapalić? Nie. Okej, tutaj tak, tu nie przejdziemy. Gildia murarzy. Może jakiś fajny spory młot da Karlach. Młot gruda. Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie było do jakiegoś questa. Jakaś zdechła ryba, to nie chcę, tego nie chcę. Czy coś tu? Tu jakaś skrzynia, tu jakieś coś. Tak patrzę, czy przypadkiem tu nie będzie jakiegoś, wiecie. Jakieś może znajdźki. O, podniszczony zestaw dłut. Młot gruda. Weź to otwórz. Nie będę przecież skakał. Gorzej, że nie widzę tu żadnego... O, coś wszystko pewnie. Żadnego jakiegoś ciekawego itemu. Coś tu? Nie. Bardzo niefajnie. No dobrze, czyli z tej strony nie za wiele. Niech to będzie ostrzeżenie. Ci, którzy sprzeciwiają się Szar, będą znosić ciemność bez jej błogosławieństwa. To jest to samo? Nie. Aha, czyli to jest chyba ta gildia, która... Nie wiem, robiła te posągi? Albo coś? No dobra. Wejdziemy do środka, zobaczymy, co tam będzie. Zapisz grę, proszę ciebie. I jeszcze takie pytanie na szybkości. Powiedz mi, panie Gale. Glif strażniczy. Wyrysuj na ziemi krąg magicznych glifów, które aktywują wybrany magiczny efekt. Okej. Który co? Gdy nastąpi na nie przeciwnik. Czyli taka pułapka po prostu. Okej, kumam.
A gdzie jest ten czar, który wybrałem? Czyli ten z przywołaniem żywiołaka. Ja muszę sobie to... Czekaj. Inspiracja, rozmowa, samouczki? Nie, czekaj, 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 księga czarów. U, proszę ja ciebie... Gejla, właśnie. Ja chcę coś wyrzucić. Zbroję maga wyrzucę. Na pewno chcę to. Wyrzucę... to i dorzucę to. Cele upuszczają wszystko, co mają w rękach. No i to się wydaje być spoko. Uśpienie wyrzucę, a dam koronę obłędu. Nie, korona obłędu już jest. Chcę dać strach. Dobra. Czy coś stąd? Tutaj wszystko jest, tutaj wszystko jest. Jeszcze ewentualnie stąd mógłbym wyrzucić. Swoboda ruchu. To jest takie se. Ochrona przed energią. Dotknij istoty, aby zapewnić jej odporność na obrażenia od kwasu, zimna, ognia. O kurcze, ty. Sanktuarium. Spoko sprawa, cisza. Z ciszy rzadko kiedy w ogóle korzystamy, ale... ale myślę, że kiedyś zaczniemy. Dobra, póki co jest ok. Przywołanie mniejszego żywiołaka Azer. Ze sfery ognia, lodowy i chaos. Czekaj. Chodzi o Astarion najpierw. Zapisz grę, bo to różnie może być. Receptura na co? Na korową skórę, ty. Poka to. O, coś odnalazłem. To fajnie, tylko... chciałbym jeszcze wiedzieć... receptura na skórę. Właśnie. Czasem błahostka wlewa bla bla bla. Jeden eliksir krowej skóry. Sole, kory. Zawisi na skrzydła Mefita. Ład. Ale odblokowano jakieś coś tam. Dobra. Spoko. Jestem jak najbardziej za. A teraz szybko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Czekaj, a jakbym wziął ten obraz i zdjął go gdzieś? Dobra, czyli go nie zdejmę. Coś tu ciekawego? Tu jakieś popiersia, jakieś cuda na kiju. Kawałek drzewa, zamurowane okno. Dobra, chyba nic tu nie ma takiego. Tu spoczywa wielki kamieniarz, jego kości i kłamstwa obnażone. Okej, okay. A co to za kości w ogóle? Sterta potrzaskanych kości różnych kształtów i rozmiarów i stworzeń. Ciekawe. Ktoś tu jest? Nie. Ale tą torebkę sobie wezmę. O, 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 piekielne żelazo. Proszę bardzo, jak miło. Tu coś? No nie za bardzo. Tutaj też nie za wiele. Dobra, idziemy do góry. Czekaj, 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 czekaj. A, dobra. Co tam było? A zestaw do rozbrajania pułapek, to trochę tego już ma. My. Aha, posępne, że serce używa skoka. Ja się zastanawiałem, co to było za tąpnięcie jakieś takie dziwne. Podniszczony zestaw dłut. Też sobie wezmę. O kurczę! No co jak co, ale tego to się nie spodziewałem. No dobra. Aha, czyli tu do góry pewnie wyjdziemy.
Ta żelazna drabina, dobra. Nadużywam dobra. A może zła? No, zlazłem tu na dół. Mając nadzieję na coś. No i tak coś czułem, że coś tu będzie. Herb z dziurką od klucza. Zapisz grę. Niechlujny ubiór włóczęgi, to tego nie chcę nawet. Dobra, sprawdźmy. A otwórz wytrychem. Ile trzeba? 18. Dobra, zapisz grę. No i wyśmienicie się udało. Kontynuuj. Zapisz grę, bo się udało. O Jezu, co to? Gratulacje za znalezienie tego miejsca złodzieju. Twoja droga zakończy się tutaj. A czyli... Walka z bossem, czy o co chodzi? Czekaj, osobno zapiszę. Zapisz, tak. Się zaraz nie okazało. Czekaj, wzmocniona, pozłacana skrzynia. Najpierw tu i sprawdzimy, czy czegoś tu kurczę nie ma. Nie ma nic, dobra. Coś mnie... Ta skrzynia mnie coś kurczę zastanawia, wiecie? Czyżby była tu pułapka? Tak, jest pułapka. Tak coś czułem. Zapisz grę. Wyśmienicie. Na farcie, ale zawsze. Mikstura latania. Nie, to takie se, szczerze powiedziawszy, ale coś czuję, że się zaraz przyda. Bożeż, kurczę, jaka lokacja. Dobra, zapisz grę. Ty, to wygląda trochę jak ten. Jakby miało to być jako symbol tych wolnomularzy, tylko ten... Kurczę. Węgielnica? Chyba tak to się nazywało. Jest odwrócona. Cóż my tu mamy? O proszę, jakiś zwój, wyśmienicie. Brzegi Ip. Dobra, czyli tak... Tak coś czułem. Że będzie to przede wszystkim... A dawaj, lustrzane odbicia. Tak coś czułem, że jak weźmiemy coś, to tak jak w tym było. Jak się nazywała ta bajka? Labirynt Fauna. Tam było coś takiego, że był taki król. Znaczy był taki król, był jakiś taki demon, który teoretycznie dawał ciche przyzwolenie na to, że możesz zjeść cokolwiek z jego stołu, ale jak go ruszysz, to automatycznie oddajesz mu jego życie, swoje życie. Coś w ten deseń było. A ja chcę lodowego tutaj, prawda? Proszę bardzo. Cyk. Ciekaw jestem, jak się spisze ten cały lodowy. Dostał na dzień dobry, aż tyle? To co, Karlach? Lecimy z tematem, nie? Żartujesz. To nie.
najpierw kurię odpalić, ale to nic. Ach, są dwa aż, no proszę. Czekaj, najpierw... Najpierw jest ten. Okej. Kurczę, nie zdążyłem. Chociaż zdążyłem. Jakiś damage zadało. Wiesz co? Zróbmy tak. Osłona przed śmiercią. Chociaż nie, teraz osłona przed śmiercią to trochę średni pomysł. Ale duchowych strażników... Od światłości. Dziękuję. I proszę ja ciebie, przy okazji dalibyśmy pokój. I ty, proszę ja ciebie, cyk. Ile on ma? 60 życia? Co ty gadasz? Jak to chybienie. Czekaj, a to co to jest? Barwna kula, zimno. Ciśnij kulą zamrażającej energii, która zadaje obrażenia celowi i tworzy zamarzniętą powierzchnię. O. Za 4? Serio? No dobrze, no w każdym razie chciałem, żeby... Dlaczego? Przyszywający strzał to może nie, ale czekaj. Tunel mocy. Wykonaj szarże przed siebie, odpychając wszystkie przedmioty oraz istoty. To nie, bo to jest chyba Friendly Fire. Instynkt przetrwania. Nasyć istotę psioniczną mocą. Gdy punkty wytrzymałości istoty spadną do zera, zamiast stracić przytomność, zostanie uleczona. Nie, to nie. Co to jest? Rozmycie. To jest zniknięcie, to mnie nie interesuje w tej chwili. Czy ja mogę cię jakoś... Zbadaj, o. Na co ty jesteś odporny? Na wszystko prawie. Niepodatność na truciznę, odporność na elektrykę, na ogień, na nekrotyczne, na dźwięk, na kwas. Czym ja mogę go... Na lód. Fajnie. Dobra, próbujemy. Za 17 steel something, jak to mówią. Atak drugą bronią. 70% i nie trafiłeś. Co ty mówisz w ogóle? Bitwy z lat minionych. Mierny występ. Nie. A, wbił się tutaj. Ty, proszę ja ciebie. No to ty, ja bym chciał, żebyś wziął... Może nie falę gromu. Oj, kurczę, tym. Słusznie. Kurczę. No tu jest jakiś chłop, który się skitał w ogóle. Aha. Uwielbiam to. Uwielbiam tych duchowych obrońców. To jest tak genialne i OP. Szaleńczy atak pewnie. Dziękuję. Dobra, koniec tury chyba. Bo nie wiem, czy ktoś tu podejdzie, czy nie, dlatego mówię, wolę to kurczę przeczekać. A mogłem... Wiecie, co mogłem zrobić? Mogłem, kurczę, uderzyć tam. No dobra, no to spróbujmy tym glifem od... Od dźwięku za 40, łopanie. Od ognia, detonacja. Dobra, detonacja. Chcę tu.
Koniec tury. Przejdziesz, nie przejdziesz? Aha. Siadło, nie siadło, o co chodzi? Nie wiem, tu w las, nie w las? No i widzisz, kurczę, i tak to się robi. Że to jest tak bardzo OP. Aż przesadzone to jest chyba. Z jednej strony super sprawa. Co, ja nie wiem, czy coś tu jest, czy nie. Strzel. Nie ma. Dobra. Koniec tury, następna tura. Dawaj. Chodź, cwaniaczku. No i po walce. Super. Dobra, Karla. Zanim nastały cienie, w życiu tej osoby był dom pełen ciepła i dziecięcego uśmiechu. Już go nie ma. Odległe wspomnienie mężczyzny prostującego plecy ze stęknięciem, kolejny dzień dźwigania kamiennych bloków za nim. Za pomocą młota i dłuta styrane ręce obrabiają solidny kawał skały. Kilka miesięcy ukaże się w niej twarz. Okej, czyli możemy sobie przeczytać tą historię tych kamieniarzy troszeczkę, z tego co widzę. Przychodzi do ciebie radosne, wyblakłe wspomnienie. Kobieta spaceruje po plaży, trzymając za rękę swojego przyszłego męża. Wyczuwasz, że ten ktoś ukrywał się przez wiele dni w miarę zbliżania się odgłosów bitwy do miasteczka. Nawet nie dbasz o to, kto zwyciężył, oby tylko już było po wszystkim. Praktycznie możesz posmakować kwaśnego piwa niegdyś wyczuwalnego w oddechu tego osobnika. Był nieprzytomny, kiedy przyszły po niego cienie. Starannie narysowany plan wierzch wschodzącego księżyca. Twoją uwagę przyciąga nakreślony czerwonym atramentem okrąg. Wygląda, jakby w lochach wieży coś ukryto. O, guzik! Dziennik, ty. Weź przeczytaj. Dwóch druidów z grupy, która dołączyła do nas niedawno. Okej. Okay. Przybyła grupa do zwrót Baldura. Rozbili obóz. Wizyta nie poszła zbyt pomyślnie. Najpierw powiedzieli mi, gdzie mam sobie wsadzić swoje pretensje. Okej. Okay. Lawina błota załatwiła sprawę, pogrzebała połowę sprzętów gospodarskich, a pozostałe uczyniła bezużytecznymi. Nieprędko tu wrócą. Dotarły do mnie wieści o czerwonym magu w wiosce na południu. Wysyłam trójkę łowców, żeby to zbadali. Jeśli choćby mignie im czerwona peleryna, zawiadomię dom. Silver, coś tam. Coś mi się, kurczę, nie chce wierzyć, że to będzie tylko tyle rzeczy tutaj. Coś... Umbrowe spodnie. Nie wiem, co to znaczy. Umbrowe spodnie, ale okej. Okay. Starty i zmięty kapelusz. Wygodna niebieska koszula, proszę ja ciebie. A co tu mamy? Encyklopedia węgorzy, ty. Weź to przeczytaj. Może jakiś przepis? Nic. Coś tu? Prawda obnażona. Wybrzeże mieczy. Druidzi cienia, harfiarze. O właśnie ty, czym byli ci harfiarze? Być może najbardziej znana koteria na wybrzeżu mieczy. Działająca w cieniu i bynajmniej nie czyniąca wyłącznie dobra. Moje źródła twierdzą, że członkowie tej tajemniczej grupy brzydzą się władzą, ale jeśli tak jest w istocie, to dlaczego nie ujawniają wyników swoich śledztw dla dobra publicznego? Otóż dlatego, że wiedza to władza, a harfiarze pragną zachować jedno i drugie wyłącznie dla siebie. Ciekawe. Druidzi cienia, połóżmy na szali życie człowieka i młodego dębu. Które jest warte więcej? Zadajcie to pytanie druidowi cienia, jego odpowiedź wami wstrząśnie. Ta sekta całkowicie gardzi rozumnym życiem, wyżej stawiając rośliny i owady, walcząc o odwrócenie naturalnego porządku. Okej. Okay. Zakon Klurt. Najmniej znanym, a przy tym najgroźniejszym z badanych przeze mnie tajnych stowarzyszeń jest Zakon Klurt. Moje źródła twierdzą, że ta nikczemna banda morderców, gwałtowników i tyranów spotyka się regularnie, planując zabicie tylu niewinnych obywateli naszej... No coś czuję, że to jest takie... naciągane. Wydaje mi się, że to troszeczkę inaczej wygląda, niż jemu się wydawało. I już samo zapisanie tej nazwy na papierze wywołuje we mnie dreszcz. Powiem o nich tylko tyle. Oddają cześć Szar, mroczni sędziowie. No tak, no coś w tym jest. No byli, no i co?
Ja wiem, że tam jest guzik, wiem, że tam można wcisnąć coś, ale chcę zobaczyć jeszcze z drugiej strony, że czegoś nie ma. Wiecie? List murarza. O, też trzeba by było sprawdzić. Coś tu? Żniwa pamięci, proszę bardzo. Shadar Kai zawędrowali do sfery cieni lustrzanego odbicia świata. Shadar Kai są wierni do samego końca. Tratatata. Korsarze Luskanu. Okej, okay, też nic ciekawego. Coś dalej? Weź zapal to światło, ciemno tu jak. O kurcze. Ciemny wiejski ubiór. Śniady wędrowiec w niebieskim. No proszę, jakie ładne. Ale nie chcę. O. Żyzna i bogata ziemia. Stara mapa przedstawia szczegółowy obszar wokół wież wschodzącego księżyca z zdarzeniem występowania miejscowej fauny w postaci jeleni, zajęcy, niedźwiedzi czarnych, a także flory ze wskazaniem miejsc szczególnie obfitujących w rośliny jadalne. Nie, nie, ja chcę to wziąć. Ja chcę to wziąć. Czyli nie mogę tego wziąć. Złodzieje. Dobra, weź sprawdź te książki jeszcze. Co tu mamy? Tu Kult Selunu, o! Pamiętnik opisujący życie Johna Medolla. Cierpiał on na likantropię i przy pełni zmieniał się w niedźwiedziołaka. Uleczyła go z tej przypadłości pewna kapłanka Selun, a John Medovlin z radością zamienił pazury na miecz dwuręczny i nowe powołanie. Odtąd strzegł kapłanki Erlony przed wszelkim złem zarówno na drogach, jak i w zaułkach. Był też świadkiem wielu cudów, które stały się za jej sprawą. Erlona była bowiem świętą kapłanką swej bogini, obdarzoną niewyobrażalnymi zdolnościami. Nigdy się w sobie nie zakochali, jednak ich przyjaźń była czymś naprawdę wyjątkowym. Ja to wezmę. Czy mogę pogadać z posępnym sercem na temat tego Selun? Czy potrzebuję czegoś? No pewnie, że potrzebuję. Co o tym porozmawiać? Mam wrażenie, że ostatnio coś się pochłania. Przyznaj się. Przejdź do innych spraw. Podejdź. W ogóle najlepiej, że my takie rozmowy odbywamy tutaj, wiecie, że o, witaj piękna, jak tam życie, co tam u ciebie, wiesz, i tak dalej. A potem się okazuje, że ktoś stoi obok i tego wszystkiego słucha, jakby nigdy nic, nie? Wszyscy mieli porażkę na percepcji, serio? Ty, ukończ zbadanie celunitów, czekaj, ty. Jak szybko niektórzy się zmieniają. Tormowie zawsze byli prawowiernymi selunitami, a przynajmniej tak im się wydawało. Być może Ketrik nawrócił się tylko dla Melody, a wraz z jej śmiercią, a potem śmiercią ich córki, jego wiara także umarła, ale żeby zwrócić się do Shar, aż trudno w to uwierzyć. Sędziów Ketrika jest coraz więcej i są bardziej zdeterminowani, by wytrzebić wszelkie ślady Selun z Raitwin. Ciekawe, czy wiedzą, po co w ogóle zbudowano to miasto. Nie można wyrwać fundamentów spod budynku i oczekiwać, że dalej będzie stał. Brat i ja pozostajemy ostatnimi bastionami naszej srebrnej pani. Kilkoro zaufanych osób... Chyba kilka zaufanych osób, albo kilkoro zaufanych ludzi. Przychodzi w tajemnicy na nabożeństwa w księżycowe noce. Wszyscy pozostali nawrócili się posłusznie na nową wiarę. Czy wierzą szczerze? Tego nie wiem. Niemożliwe, prawda? Mam dość patrzenia bezczynnie, jak sędziowie zagarniają naszą małą ojczyznę. Co się z nami stanie, jeśli im na to pozwolimy? Spotkałem człowieka, który nie był człowiekiem, dotknął go diabeł, albo spotkało go coś jeszcze gorszego, ale zaoferował mi coś, czego nie mogłem odmówić. Pomoc. Nadszedł już czas, twierdza sędziów w świątyni zostanie zmieciona z powierzchni ziemi, a oni wraz z nią, wszyscy. Nie pytałem w jaki sposób, chcę tylko, żeby stąd zniknęli, niech harfiarze zajmą się Ketrikiem. Załatwią go raz, dwa. Dobra, zapisz grę, bo to różnie może być. I tu jeszcze był list do przeczytania. Zapewne jesteś zaskoczony czytając list ode mnie, choć na pewno nie bardziej niż ja, że go napisałem. Ostrzegałeś mnie przed złymi zamiarami Torma, a mimo to użyczyłem mu swego młota i kielni, żeby zbudować te wieże. Ostrzegałeś mnie przed nadchodzącą wojną, a mimo to zbudowałem więzienie, do którego wtrącił swych przeciwników. Ostrzegałeś mnie, nie słuchałem, niczego nie żałuję tak bardzo jak tego. I muszę odpokutować. Wiem o konstrukcji wież więcej niż ktokolwiek. Mam też do dyspozycji nieograniczone zasoby i narzędzia. Zgromadź swych sojuszników w Oberży Ostatnie Światło.
Wspólnie opracujemy plan przedostania się do wież. Keterik szykuje się na wojnę, spodziewa się halabard i kosturów w świetle dnia. Nasz sztylet zakończy jego żywot. Nie oczekuję, że mi wybaczysz. Mam nadzieję, że chociaż spróbujesz. Twój brat, Morfred. Ach, co? Ciekawe. No, jak to jest, że ta posępne serce, kurcze, za każdym razem wie, że coś tutaj się, kurcze, znajduje. Czekaj, zapisz grę. 21 musi być, no to coś czuję, że trochę se porzucamy, także słyszymy się za chwilę. Nie żeby coś, takie trochę pobite gary, ale za pierwszym razem się udało. Otwórz wytrychem, pewnie. 14, zapisz grę na wszelki wypadek. 22, nice. Cóż my tu mamy? Hełm magicznej błyskotliwości. Za każdym razem, gdy zadasz obrażenia bronią, zyskujesz magiczną błyskotliwość. Zręczność plus 1, wiesz co? Daj to posępnemu sercu może. Co nosi posępne serce? Na początku walki postać nosząca zyskuje impet. Podczas walki postać nosząca rozpoczyna swą turę z 50, zyskuje gniew. Dobra, wiesz co, to ja to zabieram. Zrobimy tak, że ja to zdejmę, chociaż nietypowy, dobra, załóż to. To damy właśnie do Karlach. Czy jest coś, co ja muszę tu jeszcze założyć, bo zmienić? Kurczę, no te buławy świetne są. Ładnie to wygląda. Albo impet, albo kurczę to, ale no ona jest takim tankiem, więc generalnie chyba to lepsze będzie mimo wszystko. Buty jakie nosimy? Sprint lub podwójną akcję zyskuje ładunki błyskawic. No kurczę. Ale my nie używamy niczego, co ma błyskawice, nie? Czekaj, gdzie ona jest? Karlach. No nie. No to nam te buty tak średnio w sumie, czekaj. Impet na 3 tury. O. No to wydaje mi się być lepsze. A miecz? 7-16, a ty masz 4-11. Ty czemu ty nosisz to, a nie tamto? Ach, bo tu jest ochrona tyra. Dobra. Tak? Nie. To jest 7-16, to jest 4-11, to ja wolę to. Dlaczego ja noszę słabszy miecz? Co to ma w ogóle znaczyć? Hola, hola. Jak to u ciebie wygląda? Możesz przechwytywać pociski z ataków dystansowych, plus wartość modyfikatora zręczności. Dobra, jest git. Ja nie będę tu już kombinował na razie. Dobra, jako że jesteśmy już tu, zapisz grę. Przejdź tu, dziękuję. Kliknij guzik, sprawdźmy, co się stanie. O. Jakieś zwoje, spoko. Czemu tu jest wszędzie zawsze tak ciemno? Tu jest git, tu jest git. Ale naprawdę nie ma tu żadnego... listu, nic? Ty, jest dźwignia jakaś. A, zamknąłem się tutaj. Świetnie. A, czekaj. Żeby się nagle nie okazało, że jak ja to zamknę, to nagle coś więcej jestem w stanie dojrzeć. Nic się tu... nie, nic się tu nie pojawiło. Dobra, weź to otwórz z powrotem. No i co? No i opuszczamy ten lokal, nie? Kurczę, jakoś liczyłem na coś więcej, to takie mech.
Teraz jak stąd wyleźć? Uuu, drewniany kufer, może coś tu będzie. No nie ma. Gdzie my kurczę jesteśmy teraz? Zestaw do rozbrajania pułapek, zwój płonących dłoni, to wezmę, i narzędzia złodziejskie też wezmę, pewnie, gratis to uczciwie. I jakieś same pochodnie pierdółki. Ach, dobra, już wiem gdzie jesteśmy, my wcześniej tam do góry żeśmy łazili, a co to jest w ogóle? Wyssanie życia, stan, do następnego długiego odpoczynku, zmniejszona maksymalna liczba punktów wytrzymałości o 2K8. O, tu jest jakieś przejście jeszcze w ogóle, też ciekawie. O, tu też widzę coś jest. Ale ja bym chciał przede wszystkim sprawdzić to. Naprawdę nic? No to bieda. Ślady poległych mrocznych sędziów to nie może być bieg okoliczności. Musieli się wziąć skądś w pobliżu. Dzięki za informację, nie zgadłbym. Wiesz co? Spróbujmy może z nimi pogadać. Brak celu. Dobra, nie ma sensu, nie pogadamy z nimi. Dobra! W każdym razie... odkryciem tego, co tu się stało, zajmiemy się w kolejnym odcinku, gdyż to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Hej!